Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. I powiem wam tak. Sprawdziłem sobie teraz, między poprzednim odcinkiem a tym, no z 15-20 minut tu siedziałem. Sprawdziłem sobie filmik, jak ktoś inny grał. I co się okazało? Że tych gnojów tam nie ma. Ani jednego. Ani jednego niebieskiego śmierdziela nie ma. Nie wiem, czy to on miał jakiś błąd mapy. To było 5 miesięcy temu. Może jakiś update wszedł, gdzie twórcy uznali, nie, za łatwa jest ta mapa. Wrzućmy milion typów ledwo możliwych do zabicia. Nie wiem. Więc skoro już widzę, że zostałem oszukany na poziom trudności, że tak powiem, bo ta osoba, którą oglądałem, gra na najwyższym poziomie trudności. Ja gram tylko na średnim, więc oczekiwałbym, że to raczej by szło w drugą stronę, że ja ich nie mam, a on ich ma. To sprawdziłem sobie, co jeszcze muszę zrobić, żeby tę mapę wygrać. I tak, muszę zabić tych trzech typów. Jego, jego, no i tego tutaj. Żeby to zrobić, teraz cofniemy się kilka tur. Jak już ich zabiję, oni będą mieli artefakty potrzebne, żeby przejść tutaj. Jak tu przejdę, tutaj są smoki do zabicia. One dadzą nam fioletowego strażnika, który przepuści nas tędy. Ale to nie wszystko. Bo żeby tu przejść, tu dokładnie, potrzebujemy kuli ognia. A żeby tą kulę ognia mieć, tu jeszcze w ogóle potrzebujemy oddać wisiorek i pierścionek, tak że będziemy wolniejsi. Żeby tą kulę dostać, to mamy tutaj takiego fajnego questa na samym starcie. 125 rudy, 125 rtęci, 125 siarki. Więc będziemy zbierać. Tylko jak? To jest właśnie problem. Zastanawiam się. Może tak, czytajmy sobie przede wszystkim. Ja też sobie kilka tur przeklikałem, więc tam będzie więcej save'ów niż powinno. No właśnie, bo tu prawie koniec 5 miesiąca. A to był który dzień? Nie zauważyłem. 4, 2, 3, wczytaj. Wczytamy sobie w takim razie, nie wiem, 4, 2, nie, nie 4, 2, 4, 1, 4. Tutaj pierścionek odzyskujemy. 4, nie to w ogóle. 4, 1, 5. Ty tutaj szłaś wtedy. Tu mamy trochę więcej rudy z jakiegoś powodu, tak? Mamy więcej, tam chyba mniej trochę miałem. A, bo to odblokowałem jeszcze po drodze za 20 rudy. No tak. I to co musimy zrobić, to tutaj przejść jak najszybciej, odblokować tą kopalnię, chociaż pewnie on i tak nam ją przejmie. No i pokonać tego typa, no. Ją trzeba pokonać, jego trzeba pokonać. On jeszcze ma płaszcz odwrócenia, który musimy zdobyć, który z tego co pamiętam blokował czary 1-3. Więc to nie będzie wcale fajna bitwa, albo powyżej trzeciego, nie pamiętam. No będzie ciężko, ale musimy ich zabić. To czy mi jest potrzebne? No czy mi to jest potrzebne, czy nie, no to ciężko powiedzieć. Dobra, możesz w tej turze tu już przejść, zaoszczędzisz trochę ruchu. Na pewno musimy zrobić to, co powiedziałem. Musimy zdobyć tą kulkę stąd, czyli pozbierać surowce. No i pobić tych trzech typów. To jest wszystko, co musimy zrobić. Ja w ogóle patrzyłem, on sobie tam grał do 7 miesiąca, czy do 8. Fajnie się bawił na tej mapie. Nie musiał się zastanawiać, czy zaraz mu jakiś śmieć nie wyleci z milionem wojska i w ogóle. No typ se po prostu przyjemnie przechodził mapę, co nie? A ja co tydzień dostaję na ryj typów z milionem wojska, żeby nie było za łatwo przypadkiem. Nie wiem. Uważam, że jest to niesprawiedliwe. Jeżeli zwiększyli poziom trudności w międzyczasie, ja absolutnie nie czuję się źle z tym, że używałem kodów po prostu, żeby zobaczyć, jak ją przejść tą mapę. No bo to jest przecież nieporozumienie jakieś. Tak uważam, moim zdaniem. Was i was weźmiemy. Tak czy nie? Bez was, bo jeszcze muszą mi się smoki zmieścić. Przenieś się do Rotwang.
Czekasz jej to wojsko twoje. To jej możesz przekazać, spoko. Ty sobie to wymień od razu. Tego nie bijemy, bo nie ma takiej potrzeby. New Dollar. A, no przez to musimy przejść, no to spoko. Dawaj tu. Nie wiem, co ty miałeś robić. A, ty po wywerny w tej chwili szedłeś. Wymień się, albo nie, nie wymień się. Wszystko poza tym przekaż. Niech ona ma więcej ruchu. Ty do Mount Copper. Dobra. Masz mało many. Ale tu jest studzienka. W sumie tam kawałek dalej też niedaleko jest. Dobra. Przebijamy się przez to. A, no i oczywiście buty zmień. Fajnie by było. To musimy przebić. Niestety, będziesz obciążona. No trudno. Zbieraj. A ty, no ty tutaj zostajesz tylko ze statuą. Buty masz? Nie masz butów. No to zamień. A, ciebie to w ogóle nie obciąża. No tak, bo oni są tacy wolni. Dobra, to nieważne w sumie. Ale i tak się przydasz, kumplu. Nie, to mi oddaj akurat. To pozabieraj. I co? A, no jestem teraz wystarczająco szybki. Dobra, tylko trzeba... Tylko trzeba odpowiednio to zrobić. W ten sposób na przykład. Nie. Wczytaj mi jeszcze raz walkę i muszę was zamienić miejscami. No i teraz robimy tak, tak. No to nie poszło tak jak chciałem. Defend. Wskrzesimy ich sobie. Nie, muszę dać prayera, bo inaczej nie będę wystarczająco szybki. Wait. Dawaj tu. Ty dobijasz. Teraz pole. Cyk. Strzelaj. I teraz się wskrzesimy i zabijamy. Dobra. Czy ty to zdążysz dzisiaj chociaż zebrać kopalnię? No, już nie mówię, że coś więcej masz robić, ale chociaż zebrać kopalnię. Zdążysz. 12 rudy. Dobra. Tą rtęć jeszcze muszę pozbierać. Tu jest kopalnia rtęci. No nie, no bez strat. Bez strat. Mam taką nadzieję. A to też mi przeszkadza te wojsko tutaj. Bardziej niż pomaga. Dawaj to i to. Dobra, ale tu jest ta ziemia taka niefajna. Czytaj jeszcze raz. Na pół. O, nawet PC już to robi teraz bez strat, bo to mi się podoba. Zapisz. Na, nie wiem, trójce. Weź ich w jeden stack. Dobra, tu jest jeszcze kopalnia rtęci. To mi się podoba. Tu zbieraj. Buciki se możesz podnieść, czemu nie? Czemu tu nie przeszedłeś? A, zresztą nieważne. No i ty już się możesz ruszać. To dzisiaj pozbierasz wojsko. Całe. Aha. Musisz jeszcze to zrobić, dobra. No i jestem gotów wytracić całe śmieciowe wojsko, czyli poza niziołkami i koatlami. No jestem gotowy to wytracić na tych trzech walkach w sumie, no bo co? O, już nie mam pieniędzy, no tak, zapomniałem, że pieniądze mogą być problemem. Dobra. Aha, no tak. To też może być problemem. Autozapis. Szybkość wrogów, dobra. Teraz mnie nie zaatakował? A nie, ten mnie atakuje. No tak, przecież, że tak.
Czyli jestem tu dzień za późno. I co teraz? I co teraz? Na pewno nie będę się z nim tu bił. To w ogóle odpada. New Order. Co my tam wczytywaliśmy? 4.14 to było tu? Ta. To zabrać. Od razu tu lecieć. No trzeba tak spróbować. No bo co mi zostało? A, tu jeszcze pieniądze wydaje, okej. Dobrze wiedzieć, New Dollar. Tak. A, ty się tu jeszcze zbierasz w tym czasie, okej. Gdzie ty dobiegniesz? A, do tego nie. No to stań tu. On ci to otworzy. No daj mi to. Skoro mogę cię przyspieszyć trochę, to niech tak będzie. No weź to jeszcze raz. Ty tego golda zgarnij po raz 10. Dawaj tak. Przekaż te niziołki z powrotem. Dobra, ty już masz podmienione. No i lecimy. Ciebie bijemy. Dawaj przez to. Bijemy was. No jutro będę musiał jego dosięgnąć. Tak? Dobrze liczę? Mam nadzieję, że liczę źle, no bo jeżeli tak, no to znowu jestem w dupie. Przyzwanie okrętu? Nie, pojutrze będę musiał go dosięgnąć. Okej, no to... W takim razie powinno być okej. Przenieś się tu. No jestem w stanie... Znaczy, jeżeli oni mnie oplują, to jestem w stanie też opluć tych przeciwników, którzy tu wybiegają. Tak nie wystarczy? Aha, no jeszcze żebym założył ten artefakt, który specjalnie podnosiłem, no to byłoby dobrze, prawda? Dawaj. Tylko ty nie możesz tu stać, gdzie stoisz. Ajajaj, takie kombinowanie. Jezu, nie podoba, strasznie mi się nie podoba ta mapa. W ogóle ta kampania mi się strasznie nie podoba. Ja tak lubiłem kampanię te... Ta, bez znaczenia, w sumie to wyszło. Dobra, nieważne. Ja tak lubiłem te... Albo w sumie... Te wcześniejsze kampanie, w sensie te w podstawowej grze, właśnie dlatego, że one były takie przyjemne. Można było sobie usiąść, poklikać, coś pogadać. Miło czas przy nich spędzić, a to? Przecież to jest dramat, co tu się dzieje. Wait. Dobra, trzech niziołków. Ty tu raczej dolecisz dzisiaj. Dawaj tak. Dobra, nawet PC to robi bez strat. Dawaj tu i zbieraj. No tylko co z tego, skoro on mi to zaraz i tak przejmie. Zapisz na czwórce. Przejmij te kopalnie, te kopalnie. Możesz tak nawet zrobić. Tak. Nawet mam miecz, którego nie powinienem mieć, bo powinienem go oddać tu i mieć ten wóz, a... To jest dupa. Masz założone to, co trzeba. Nie wiem, co ty możesz zrobić. Dawaj tu. A to było zbierane w tym tygodniu? Było. No dobra. Ty mnie wymijasz i wybierasz mi kopalnię. Nie wiem, czy mi się to podoba. O! Zbieraj tu 10. Już jesteśmy trochę do przodu. Już jest dobrze. Już jest lepiej przynajmniej. No i dawaj go. Okej, no nie wygrywamy. Ale nie przegrywamy od razu. Nie, no to raczej zrobimy. Tak myślę.
Ty mnie tam dosięgasz. Nie podoba mi się to. Dawaj go. A, ty mi i tak zapomnienie wrzucasz. Dawaj, tu. Aha, no i tak mi go wystrzelałeś, no to mogłem się starać go ratować. Pewnie, że mogłem. Nie wiem, prayer? No co mi da prayer? I tak go zabijam. No tobie by coś dało może nawet. Ty byś tego na pewno zabił. Dobra, dawaj. Znaczy prayer. Bless. Oczywiście chodziło mi o blessa. No, tylko ja nie mam tyle many, żeby się wyleczyć. Aj, niemądrze. Walka. Tak, i teraz. Tak prędzej. Nie no, zapomnienie nie może wlatywać. To musi być klon. Tak. W ciebie. Albo w ciebie. No nie no, w ciebie. No ci jeszcze moralują, to jest w ogóle dramat. Świetnie! Więcej tego morale, nie zesraj się. Jak można taką misję wymyślić? To przecież masochiści robią. Albo raczej sadyści. Zabij tego. Okej, jednego hita przynajmniej przyjął na siebie jeszcze. Dawaj klona. Ty zabijasz tu. Ty tego ugryź. No nie, no po co ci te szczęście było? Durny klonie. Klon. No muszę tego zabić, bo on będzie leczył. Tu bez znaczenia tak naprawdę, jak podejdę. Czemu oni i tak morale dostają takie posrane? O co chodzi? Ty gro durna! Dawaj tu. No i w tego. Dawaj klona. Ty se tego zaatakuj. Dobra, zostało 24. To dobrze. Teraz co? Jeszcze raz klon. Tego zabijamy. Pole siłowe. No pole siłowe, no ale... Nie mogę go ciągle uzupełniać, bo się nie wskrzeszę. Co, jakiś shield? Shield, kamienna skóra i się wskrzeszamy dalej? Na ile teraz mam? Jak rzucę jeden czar, to nie zmniejszę sobie puli wskrzeszenia. Który? Ten, bo 30% zmniejsza obrażenia. Dawaj najpierw smoki. Szkoda, że nie mam tu mięsa jakiegoś takiego, że mogę faktycznie wywalić jakieś wojsko po prostu. Się nim nie przejmować. Ja nie pamiętam, ile ich było. Ale już widzę, że mi many nie starczy. Ja tu muszę przyjść z w pełni naładowaną maną. To razy dwa. Albo właśnie z jakąś potężną ilością mięsa, które jestem w stanie wywalić. Albo ci, żeby ich tyle nie umarło na start. Nie wiem, zapomnienie ci wrzucę. No nie zadziała na nikogo. Pewnie, że jak jest jakaś szansa na to, żeby nie stracić wojska, to nie zadziała na nikogo. Dawaj tak. I tak. Okej. Jest trochę lepiej. Może wciąż jest dupiato. Okej.
klon. Ten już wykorzystał leczenie. Dawaj tak. I tak. To ciekawe. No to w niego. Tego ty możesz zbijać powoli. Czemu tak mało mu zadałeś? Ty miałeś dużo większe widełki. O co tu poszło? Dawaj tu. Wskrzeszaj. I tego. Defend. No mogę zaryzykować uderzenie go, ale... Patrzcie, to jest 200 do prawie 400. To jest bardzo mała szansa, że ja go na tyle uderzę, żeby go nie zabić. No właśnie. Nie wiem, żywiak wody? Może on go na tyle uderzy, żeby go nie zabić? Aha. Świetnie. No może by go uderzył, ale ten mnie uderzył pierwszy. Nie wiem, wrzucę hejsta. No nie, no marnuję manę niepotrzebnie, no przecież... Nie może to tak wyglądać. Klon. Na ciebie. Wlatujecie tam do tyłu. No dawaj tu. Okej, powiedzmy. Powiedzmy, że okej. Dawaj tak. I tak. I tak też zrobiliśmy wcześniej. Dawaj w tego. No i patrzcie. On tu ma widełki 83, 125, a zabił 40. Ja nie wiem, jak to działa. Dawaj w niego. Ty tu. No i muszę zaryzykować uderzenie go, żeby to miało sens. Klon, wait. Albo tym klonem właśnie. Tylko, że on teraz umiera i co ja se tym klonem? W dupie se pogrzebię tym klonem. Wskrzeszenie. Okej. Coś mamy. No uderz go. No i to jest właśnie takie coś mamy, no. Chyba, że osłabienie. Mam w ogóle osłabienie? Mam osłabienie. I tak go zabija. No i na co mi to osłabienie jest? On se cura wrzuci, nie zesraj się. Pole siłowe. No nie, no to by musiało być w drugiej rundzie, ale w drugiej rundzie już nie ma co zbierać po tych obsranych niziołkach.
No nie, no nie mogę go zaatakować, bo... Dawaj... A gdzie ty dojdziesz? Dawaj, tak. A teraz ci do mnie dojdą. No właśnie. I co teraz? Ile to jeszcze trwa? 7 tur. No nie, no to jakiś chyba leczonko, co? Tak myślę. Chyba, że jemu właśnie to osłabienie wrzucić. Może będzie chciał je zdjąć. I rzuci rozproszenie. Czy Cura? A czemu on Cura tylko na swoich rzucił? Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Dawaj, tak, tak. No tylko teraz tyle mi ich zabili, że ja nie wiem, czy ja będę w stanie się wyleczyć z tego. A tak jak już wcześniej ustaliliśmy, nie mogę tym force fieldem srać, bo nie mam tyle many. Może bym się nawet nie przejmował tym, że muszę to zrobić w tej chwili. Gdyby nie te durne utrudnienie z niebieskimi bohaterami, którzy wybiegają ci co tydzień czy co dwa. Są 10 razy silniejsi, każdy jeden od drugiego i srają ci jakimiś deszczami meteorytów. Klon. Nie mogę sobie tych odpuścić, bo oni milion obrażeń zadają. Nie wiem. Tego na pewno muszę. Tego też. Znaczy no nie muszę, ale tego to chciałem akurat. Klon? Okej. Czy ty wybuchasz? Nie widzę. Automatony strażnicze. Chyba nie wybuchasz. No tylko... To jest jedyna jednostka, którą mogę zostawić i się nie zastanawiać, czy to dobrze, że ją zostawiłem. Jak zostawię ich na małym HP. Tylko, że jak go teraz uderzę, to jest 90% szansy na to, że ja go zabiję. Nie jestem w stanie przelosować jakoś normalnie tego RNG, bo te RNG w chocie jest posrane jakieś. Wywalone na łeb, na szyję. ...80-120. Zabijam 50. No i gdzie to ma sens? Gdzie to ma sens, ja się pytam. No i nie żyją. No i świetnie, no i... No i spróbuj ich nie zabić. No i pewnie, że ich zabijasz. Jezu, jak mnie denerwuje ta gra. Ta kampania mnie denerwuje tak, że nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, no. Nie wiem, tego se zabij tym razem. Może coś się zmieni. No nie, ten i tak podbiega, no bo czemu nie? Nie wiem, bless. No teraz pokazuje, że 60 zabije. Co się zmieniło? Pewnie nie zabije 60. Nie ma co go slowować, bo ma ten teleport obsrany. Okej, no zabiłem 60, wow. Tak jak mi gra pokazywała, że zabije. No coś nowego. Gra mnie nie zrobiła w chuja, no. Nie wiem, wskrzesi ich trochę. Defend. Dalej ich zabijasz. No tak, masz blessa, no to... Dawaj jego. No ja zabiję teraz cały ten stack.
Gdzie jest mój blind? Halo! Durny twórco mapy. Nienawidzę cię. No i fajnie, że to wygram, ale stracę wszystkie niziołki obstrane. No co mam ci rzucić innego, żeby to miało sens? Blinda mi daj. Ma cztery jednostki, które idzie zblindować, ale nie, po co mi blind? Po co jedną dobrą rzecz w tej kampanii dać? No nie mogę ich atakować, bo oni zdechną, mają 90% szans na to. Chyba, że ty ich zostawić któryś przy życiu. Pff. Zesrałeś się, wstawaj. To miał być prosty, szybki odcinek. Zabijamy trzech typów. Robimy coś. Halo. No i ci już nie żyją. No pewnie, że tak. Nie zesraj się z tymi czarami. No nie, nie ma sensu, bo ci muszą przeżyć. Klon. No więcej tego morale, więcej, więcej tego morale. Dobra, w dupie to mam. Dziękuję bardzo, kończymy odcinek. Następny zaczynamy na najłatwiejszym poziomie trudności w tej misji. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.